Cześć. Nazywam się Krzysztof Jaros i jestem jednym ze współtwórców projektu Caligaris. Projektu, którego celem było zbadanie, czy to, co pisze niejaki Giuseppe Caligaris, włoski neuropatolog z pierwszej połowy XX wieku, gość zajmujący się bardzo nietypowymi odruchami skórno-psychicznymi, czy to, co on pisze, jest tylko i wyłącznie fikcją literacką, czy też może jednak jest coś na rzeczy. Z racji mojego ponad 25-letniego doświadczenia w tematach dotyczących pracy z różnymi poziomami i różnymi aspektami ludzkiego instrumentu, moja rola polegała m.in. na stworzeniu oprawy badawczej, w ramach której moglibyśmy zadziałać, i na odtworzeniu metody do poziomu tak, jestem pewien, że to tak właśnie działa. Jestem też redaktorem merytorycznym, a w zasadzie współtłumaczem książki Caligarisa Nowe cuda ludzkiego ciała, książki, która została wydana w ramach projektu Caligaris. Przy okazji wyszło, że badania Caligarisa są mi po drodze, więc postanowiłem sprawie przyjrzeć się nieco bliżej i film ten jest jednym z serii przedstawiających wyniki badań, jakie przeprowadziłem w ramach pierwszej edycji programu. Zapraszam. Jeżeli chodzi o plaszetki dotyczące widzenia aury, te plaszetki były rozrzucone na różnych miejscach na ciele, więc oczekiwane reakcje charakterystyczne nie są względem siebie komplementarne i dlatego dla przypomnienia tutaj podam je tylko w sposób zbiorczy. Jeżeli chodzi o oczekiwane reakcje charakterystyczne w przypadku eksperymentów z widzeniem aury, wygląda to tak. Mogą pojawić się bóle wzdłuż przedniego odcinka prawej linii piersiowej aż do pachwiny oraz jej tylnego odcinka wzdłuż uda i klatki piersiowej, a także wzdłuż tylnego odcinka lewej linii piersiowej do okolicy lędźwiowej i przedniego odcinka wzdłuż uda i klatki piersiowej. Długi i skomplikowany opis, ale powiedzmy sobie, gdzieś, jeżeli się pojawiają bóle pasmowe wzdłuż ciała, wzdłuż linii piersiowej jednej, drugiej, z przodu, z tyłu, to można dekodować sobie z tym opisem, jak to mniej więcej by wyglądało. Ból w symetrycznych polach na przedniej stronie przedramion względem ich linii środkowych. Linia środkowa przedramion. Bóle wzdłuż podłużnej szczeliny nad kością jarzmową po prawej stronie głowy. Lęk przed mówieniem, czyli taka blokada, która powoduje, że chcemy coś powiedzieć, ale coś nas powstrzymuje. Także to, żebyśmy nie szukali jakiejś przesadnej intensywności w tym. Bóle pod lewym łukiem żuchwy i na prawym łuku nadoczodołowym, echopraksja, czyli automatyczne powtarzanie zaobserwowanych ruchów wykonywanych przez inne osoby. Ktoś skrzywił głowę i my skrzywiamy głowę, ktoś się podparł i my się podpieramy, ktoś westchnął i my wzdychamy, echopraksja. Ból w wewnętrznej połowie stopy i prawej dłoni, ból szczytu prawego ramienia albo prawej łopatki i mrowienie w nozdrzach, ból w lewym dolnym łuku oczodołowym. Tak wyglądają zbiorczo oczekiwane reakcje charakterystyczne dotyczące tych trzech plaszetek widzenia aury w różny sposób, różnych aspektów aury, jeżeli można tak powiedzieć. No i teraz zobaczmy, jak wyglądają relacje uczestników w odniesieniu do objawów towarzyszących i oczekiwanych reakcji charakterystycznych. Zobaczmy też, na ile te relacje są podobne bądź różne w stosunku do eksperymentu, który omawialiśmy sobie poprzednio, czyli tego dotyczącego zmiany wysokości głosu w jedną lub w drugą stronę. Jesteśmy 4 eksperymenty dalej, czyli 4 tygodnie dalej. No i być może już sytuacja zaczyna się trochę klarować. Tu niestety mamy trochę mniej uczestników, mniej osób, które podzieliły się swoimi relacjami z nami.
No ale takie są uroki tego typu eksperymentów, że najpierw jest dużo hura optymizmu, później trochę mniej, trochę mniej, trochę mniej. Na końcu zostaje taka grupa regularsów, osób, które regularnie podejmują wyzwania. I co mamy w relacjach? Ból kolan promieniujący do łydek, zaćmienie na prawym oku, ucisk w skroniach, ciężka prawa stopa, za prawym uchem swędzenie i ucisk, szczypanie na szyi po prawej stronie, ciężka prawa noga, mrowienie intensywne stóp. Po jednym z eksperymentów u mnie i u osoby uczestniczącej wystąpiło uczucie osłabienia, wręcz nudności. Do tej pory prawie zawsze były objawy żołądkowe, ale to było coś innego, ewidentnie mdłości. Jeżeli chodzi o eksperymenty Caligarisa, Caligaris w kilku swoich książkach wzmiankuje, że niektóre typy eksperymentów mogą prowadzić do zmęczenia, do takiego wewnętrznego zmęczenia. I teraz w zależności od tego, co tam naturalnie w człowieku się dzieje, to zmęczenie ono może się przejawiać na różne sposoby, być może takimi mdłościami, być może takimi zawrotami głowy. Jeżeli w danym okresie, w danym momencie organizm jest z jakiegoś powodu przeciążony, także obserwowałbym reakcję własnego organizmu w różnych innych okolicznościach. Obserwowałbym też, czy jeżeli następują nasilenia takie intensywniejsze, czy ta dokuczliwość, która się pojawia, jest związana w jakiś sposób ze zwiększonym napięciem. Przy czym my tego zwiększonego napięcia możemy nie zauważać, natomiast dopiero jak sesja dobiegnie końca, a kończymy spotkanie, nagle z nas schodzi to ciśnienie, ten cały ciężar. Ja na przykład jak siedzę przed kamerą i tak nagrywam maraton opowieści dziwnej treści, 3-godzinny, to wydaje mi się, że nie wiadomo ile mam tej energii. No ale pod koniec już i trochę język zaczyna się plątać i trochę gdzieś zmęczenie daje się we znaki w sposób niezauważalny, ale później jak skończę nagrywanie, no to dopiero wtedy czuję, które partie mięśni miałem napięte, ile tego napięcia było. Jeżeli to jest, zwłaszcza jeżeli jest dużo materiału takiego do omówienia, że z pamięci muszę przywołać dużo szczegółów i chciałbym to zawrzeć w jakiś taki w miarę spójny, precyzyjny sposób, żeby za bardzo nie uciekać na boki. Także to są tego typu obciążenia i przy eksperymentowaniu, jeżeli ktokolwiek podejmuje się tego typu doświadczeń, to warto wziąć pod uwagę, żeby podejść do tego na luzie, bo w trakcie doświadczeń ważne jest, żeby umieć wejść w taki stan luźnej bierności, czyli nie wymuszania niczego, nie robienia czegoś na siłę, nie chcenia czegoś na siłę, tylko pozwolenia sobie niech się zadzieje. I to jest chyba taka sztuka, taniec pomiędzy wykonywaniem eksperymentu, obserwowaniem siebie, jak to się w nas dzieje, jak reagujemy, gdy jesteśmy sami, jak reagujemy, gdy jesteśmy w towarzystwie, gdy robimy to z kimś. Różnie to jest. To są napięcia nieuświadomione, bądź można powiedzieć na takim poziomie podprogowym. Jest świadomość werbalna, czyli ja, który mówię, rozmawiam, opowiadam, i jest ta świadomość podprogowa, z której nie do końca zdaję sobie sprawę w momencie, kiedy jestem zaangażowany w coś innego. No ale świadomość podprogowa i świadomość werbalna to są tak jakby dwa obszary nas samych, które są współdzielone na tym samym układzie nerwowym, na tych samych tkankach powięziowych, na tych samych mięśniach, na tym samym oprogramowaniu, które ma miejsce w układzie nerwowym, więc prędzej czy później albo my wtargniemy na teren naszego organizmu i będziemy mu gdzieś tam w tryby się ładować, albo organizm, chcąc spełnić nasze oczekiwania, w pewnym momencie dojdzie do punktu, w którym zabraknie mu tej siły, być może nerwowej, neuronalnej, bo nie mówimy o nerwach psychicznych, ale o nerwach fizjologicznych, te, które sobie siedzą w środku, wewnątrz naszego ciała. Także patrzyłbym na to w ten sposób. Następna relacja. Pierwszy eksperyment po tym, jak pojawiły się kolory, to odczułam dużą ekscytację i radość, że zadziałało. Jak przesunęłam wzrok w inne miejsce, to kolory zniknęły i z powrotem wróciły dopiero po rozpaleniu plaszetki jeszcze raz na następny dzień. Ale efekt gorących stóp utrzymał się do rana. Kolejna osoba. Nadpobudliwość emocjonalna. Następna relacja. Każdorazowo pojawiał się ból w stopie, raz mrowienie w nozdrzach, uczucie radości w trakcie i po obserwacji kaktusa.
Kolejna osoba. Za każdym razem, kiedy eksperymentuję, jestem zdziwiony, że upłynęło tyle czasu. Zawsze mi się wydaje, że jest to o wiele mniej. Zaburzenia percepcji czasu czasami mogą być to objawy, oczekiwane objawy charakterystyczne. Znam planszetki, w których coś takiego występuje. Natomiast z drugiej strony jest to zjawisko, które ma miejsce w jedną lub w drugą stronę, kiedy w coś się angażujemy. Można wykonywać takie fajne doświadczenia z zaburzaniem perspektywy poczucia czasu i sprawiać, że ten czas albo nagle nam ucieka, albo się okazuje, że jesteśmy bardziej skupieni. Jest to pewna cecha, ale jest to też pewna umiejętność, która czasami się przydaje, zwłaszcza w stanach okołochorobowych i chorobowych, gdzie jeżeli czas się ciągnie, czyli trzy razy więcej się wydaje, że czasu upłynęło, no to trzy razy bardziej, trzy razy dłużej boli, prawda? To jest związane z ilością informacji, które przetwarzamy, a jednocześnie informacji, których jesteśmy świadomi, albo informacji, których jesteśmy świadomi podprogowo, nawet jeżeli w tym nie uczestniczymy. Także zjawisko nietypowe, ale jednocześnie typowe, jednocześnie wyjaśnialne, nie aż takie niezwykłe, jakby się mogło wydawać. Aczkolwiek, ale to na inną opowieść. Ok. Objawy były inne niż charakterystyczne. Mrowienie prawej strony, zwłaszcza łopatki w górę. Udane eksperymenty wywołały euforię, poczucie pewności, dobry nastrój. Wykonywałam tylko drugą część tego eksperymentu. Za każdym razem miałam objawy opisane w obu i okropny ślinotok. Kolejne dwa podejścia. Po tym pogubiłem się. W każdym razie postanowiłam pozbyć się na chwilę szafki stojącej w mojej sypialni. Na 120, dobra, to są wymiary. Spodziewałam się tej mgły. I tu niespodzianka. To było takie wielkie, wow. Po kilku minutach pracy z plaszetką cała szafka rozbłysła. Niby stała tak jak stała, ale cała błyszcząca. Z każdego jej miejsca i z każdego przedmiotu stojącego na niej rozchodziły się promienie świetlne, biało-srebrne. Bardzo czyste światło. Cały pokój rozjaśniał, widok niezapomniany i nagle okazało się, że piękna rzecz ta moja szafka. Eksperyment powtórzyłam po kilku minutach z nadzieją, że zacznę widzieć te spirale i kolory. Szafka znowu srebrem się zajarzyła. Znikający kot mnie zadziwił, ale szafka, och, wprowadziła mnie w świąteczny nastrój. Nawet gdy o niej myślę, to natychmiast się uśmiecham. To fantastyczne uczucie. Jeżeli chodzi o widzenie aury, to w przypadku eksperymentów, które opisuje Caligaris, to są właśnie tego typu doświadczenia, że i to jest duże wow, czyli tego światła i tych kolorów i tych blasków jest dużo w otoczeniu. To nie jest tylko tak, że widzimy otoczkę tą taką szarawą, białawą wokół przedmiotu, ale to się staje wszystko lśniące, błyszczące. W ogóle dużo eksperymentów Caligarisa, tak jak ja zauważyłem, powoduje coś takiego, że kiedy zaczynamy stymulować jakąś plaszetkę, jakieś miejsce na skórze, które jest aktywne na swój własny, specyficzny sposób, świat widziany oczami dostaje takiego specyficznego, głębszego zabarwienia. To znaczy kolory stają się bardziej żywe, bardziej pełne, bardziej takie... Nie są matowe, nie są tylko materialne. I całkiem możliwe, że właśnie to jest to, że niektóre miejsca na skórze są punktami styczności, gdzie ta percepcja ona jest wyeksponowana do maksimum. Kolejna relacja. Raz odczucie podrażnienia lewego oka, ale bez objawów zaczerwienienia czy uzawienia. W przypadku plaszetki numer 2, jakby zacisk w okolicach całej żuchwy, jakby ucisk w muszku z tyłu głowy przy ładowaniu. Plaszetka numer 1 i 2, ucisk całej żuchwy, jakby ścisk w okolicach muszka z tyłu głowy. Ponieważ osób wykonujących ten eksperyment nie było za dużo, więc oczekiwane reakcje charakterystyczne i objawy towarzyszące tutaj się kończą. Natomiast mamy jeszcze grupę relacji, kilka osób nam nadesłało też, w jaki sposób to widzenie kolorowej, czy w ogóle widzenie aury wyglądało, jaka ona była,
jakie miała w sobie niuanse. Zobaczmy zatem, jak wyglądają te relacje. Przypominam, że to są te same osoby, które pisały o objawach charakterystycznych, aczkolwiek mogą być pewne różnice, bo część osób pisała o objawach, ale nie miała skutków docelowych, część osób miała skutki docelowe, ale nie miała być może nic specjalnego do powiedzenia na temat objawów towarzyszących. Widziałam pojedyncze smugi białego światła odchodzące od przedmiotu obserwacji. Kiedy patrzymy na relacje dotyczące widzenia aury, jeżeli osoba mówi tylko, że widzi jakąś białą otoczkę wokół przedmiotu, to z jednej strony jest podstawowa forma widzenia aury, ale z drugiej strony nie jest to nic niezwykłego, bo to jest takie widzenie aury biorące się z budowy ludzkiego oka i podstawowego przetwarzania bodźców nerwowych. A dlaczego o tym mówię? Każdy, kto choć trochę bawił się fotografią, a dzisiaj fotografią bawi się każda osoba, która dysponuje telefonem, z pewnością może powiedzieć, że zna coś takiego jak HDR. Zdjęcia HDR to są takie pełne detali, pełna, bogata tonacja wszystkiego, co na tym widać. Ale zdjęcia wykonane techniką HDR mają też właśnie często takie biało-szare poświaty na krawędziach. Jeżeli coś takiego widzimy, ok, fajnie, to jest super, natomiast jeżeli od przedmiotu zaczynają jakieś rzeczy odchodzić, promieniować od nich, to tak na dobrą sprawę w tym momencie dopiero możemy zacząć mówić o takim właściwym widzeniu aury, które nas interesuje. To, że widzimy tą szarą otoczkę, to jest taka podstawa, ok, możemy tutaj być pełni optymizmu, że jesteśmy na dobrej drodze. To jest rzecz bardzo łatwa do uzyskania technikami wolicjonalnymi, ale jeżeli coś zaczyna się oddzielać od przedmiotu, od ciała, od jakiegoś miejsca i widzimy formacje, których fizycznie nie ma, a więc rzeczy, które nie podążają za krawędziami, no to wtedy mówimy już o czymś ciekawym na rzeczy w związku z widzeniem aury. Następna osoba. Poddawałam badaniu, czyli obserwacji ludzi, zwierzęta, dwa koty, przedmioty, czyli rzeczy. Nie odnotowałam na początku żadnych reakcji, nie odnotowałam żadnych reakcji charakterystycznych, żadnych wielkimi literami. Wokół ciała jednej kotki, glinianego wazonu oraz miedzianej konewki pojawiło się jednak coś na kształt mglistej otoczki. Miała intensywny niebieski kolor, była przeźroczysta, wyglądała jak bezkształtna rozlana plama. Nie przypominała jednak ani razu spiralnych promieni. Za każdym razem był to nieokreślony kształt wokół badanego obiektu. Dwa razy, oprócz barwy niebieskiej, pojawił się też równocześnie kolor świetlisto-złocisty. I to już jest taki pierwszy prekursor. Wokół ciała ludzkiego nic. I tutaj zamieszczę, ta osoba pisze dalej, tutaj zamieszczę opis zdarzenia z dziś wieczór, bo nie chce mi się poprawiać całej ankiety. Wieczorem zrobiłam kolejne podejścia do eksperymentu. Obiektem był mój mąż, siedzący wygodnie w fotelu. Ja usadowiłam się w oddaleniu około 3 metrów od niego. Ładowałam plaszetkę nad kostką lewej nogi. Po około 7 minutach coś dziwnego zaczęło się dziać z moją twarzą. Odczuwałam silne drętwienie, mrowienie. Cała buzia jakby się sfilcowała. To było niesamowite wrażenie. Trwało około 2 do 3 minut, po czym odpuściło, a wokół głowy męża pojawiły się pływające, błękitne mgiełki. Pląsały sobie bezładnie i bezkształtnie. Powoli obejmowały kolejne fragmenty ciała. Ramiona, klatkę piersiową, obie ręce. Zatrzymało się w okolicy pasa. Nieco podobne zjawisko zaobserwowałam wcześniej, eksperymentując z kotami i przedmiotami. Wtedy jednak okalające poświaty były ledwo zauważalne, miały wyraźnie ciemno, mało wyraźne ciemno-niebieskie. Dziś kolor był jaśniejszy, ale wyraźny, bardzo widoczny i bardzo ruchliwy. I w eksperymentach z widzenia aury to jest właśnie to, co będzie takim właściwym, prawdziwym efektem docelowym tak naprawdę. Następna relacja. Próbowałam z różnymi przedmiotami na stole, z kwiatem, wersja druga i trzecia, czyli dwie plaszetki następne, z zamkniętymi oczami i z półotwartymi, bez rezultatu. Wtedy popatrzyłam na swoją rękę i widziałam wyraźnie długie smugi wychodzące z opuszek moich palców. Nie spiralki. Na drugi dzień to samo, tylko wtedy, gdy nie miałam na nosie okularów. Nie jestem pewna, czy to miejsce, które wyszukałam, to właśnie ta konkretna plaszetka. Średnice wałków są bardzo precyzyjnie określone, więc miejsce też powinno być konkretne. Często zaznaczam długopisem odpowiednie miejsce, a później trochę zjeżdżam, próbując znaleźć to właściwe. Kolejna osoba.
Dwa razy eksperymentowałam z plaszetką, która pozwala widzieć aureolę rzeczy na wprost. Pomimo, że nie miałam żadnych odczuć charakterystycznych, widziałam tą aureolę i im dłużej się przedmiotowi przypatrywałam, tym stawała się ona większa. Kolejna osoba, i tutaj jest kilka relacji. Poprzeplatane są objawy towarzyszące i skutki ładowania. W reakcjach, w objawach towarzyszących, ból kolan i promieniujące do łydek. Skutki ładowania, książka. W reakcjach tam jeszcze się pojawia ból żuchwy w trakcie ładowania i tak jakby przyćmienie na prawym oku, skutki ładowania. Nad książką pulsują kropelki, jakby parowanie nad drogą asfaltową. Dla następnej osoby relacja wygląda tak. Objawy towarzyszące, ciężka prawa noga, skutki ładowania, wrażenie falującej linii nad ciałem, eksperyment numer 2, nad butelką z jakimś płynem, reakcje, drętwienie kolan, zwłaszcza lewe, skutki ładowania, wąska wiązka poświaty idąca do przodu, eksperyment numer 3, mrowienie dość intensywne w stopach, świecenie but jakby zwiększył objętość we wszystkich kierunkach. Relacja dla kolejnej osoby, dalej ten sam uczestnik, ta sama uczestniczka projektu. Eksperyment numer 1. Objawy towarzyszące to ucisk skroni, ściśnięte oczodoły, skutki ładowania, światło z końca kotwy, srebrno-niebiesko-różowe, zabarwienie nad głową. Eksperyment numer 2. Butelka z różowym płynem. Reakcje charakterystyczne i skutki ładowania, znaczy reakcje charakterystyczne, brak, skutki ładowania, pojedyncza smuga światła odchodząca pod kątem. Eksperyment numer 3. Objawów towarzyszących brak, skutki ładowania, biały słup do sufitu. Dla kolejnej osoby. Dynia. Objawów towarzyszących brak, skutki ładowania, falująca galaretka wokół jakby gęsta. Eksperyment numer kolejny. Reakcje, objawy towarzyszące, swędzenie nosa, ból, prawa pacha idący pasem do kolana, skutki ładowania, pulsujące koło, tak jak kamień wrzucony do wody. Dynia jakby drgała po okręgach. Dla następnej osoby. Słoik z rydzami stojący na krześle. Objawów towarzyszące. Ciężkie nogi, skutki ładowania, wibracje krzesła. Eksperyment kolejny. Objawy towarzyszące, świąt nosa, ciężka prawa stopa, ucisk, swędzenie za prawym uchem. Skutki ładowania, pulsujące świecenie grzybów. Podczas eksperymentu z moją dość wrażliwą koleżanką po przyłożeniu śruby pojawiła się bardzo intensywna smuga światła niebiesko-srebrnego wychodząca z końca śruby, jak przy spawaniu, w kierunku mojego prawego oka. Kilka razy to sprawdzałyśmy, pojawiła się i zanikała. Była to bardzo intensywna, nigdy wcześniej nie widziałam takiego zjawiska. Fantastyczne, że coś nam się udaje. Ciekawe zjawisko było też z rydzami w słoiku. Sam słoik falował lekko w swoim rytmie, a grzyby świeciły takie iskierki. No coś niesamowitego, to działa. Robiłyśmy jeszcze eksperyment z grubą książką w pozycji pionowej i poziomej. Pojawiła się szeroka szarfa półcienia, ale tylko zawsze z prawego górnego rogu i z góry i do tyłu bez względu na ułożenie. Ciekawe. Relacja kolejnej osoby. 3 razy pod rząd wieczorem w sypialni, lampka solna himalajska, przyciemnione światło, kolorowe jakby promyki, coś jak na zdjęciach aury, ale nie dokładnie takie same. Dziecko, córka miała bardziej silne z głowy, a mąż miał bardziej z korpusu brzucha. Zrobiło mi się ciepło, rozgrzały mi się palce u stóp i się zaczerwieniły. Te warunki do widzenia aury, one mogą być różne. Caligaris przy wielu eksperymentach wskazuje, że dobrze coś takiego jest obserwować w półmroku, w półcieniu. Ale też wiemy, że przy dobrym oświetleniu można fajne wyniki uzyskać, więc tutaj nie konserwatyzujmy się. Po prostu szukajmy to, co działa. Jeżeli coś nie działa, to szukajmy, co można by zmienić w naszych warunkach eksperymentu, żeby coś się zadziało. Silniejszy efekt, następna osoba. Silniejsze efekty w trakcie zapadającego zmroku, a zdecydowanie słabsze w świetle dziennym. Widziałam, było silne, jasne promieniowanie całościowe. Spiralnego promieniowania tutaj nie widziałam. Kolejna osoba. Plaszetka na klatce piersiowej. Przy zamkniętych oczach pojawił się obraz tuby. Z szerszej strony zaczęły wypływać 2 mikroskopijne kropki, taki dwukropek, i płynęły do lewej ręki. Do prawej ręki płynęły 3 mikroskopijne kropki ułożone w łuk.
Zrozumiałam to, co widziałam, gdy weszłam do pokoju sprawdzić, kto przyszedł. Za ścianą w pokoju, na wersalce, siedziały dwie dorosłe osoby po mojej lewej stronie, a po mojej prawej leżały w łuku trzy psy. To jest fenomenalny eksperyment pokazujący, w jaki sposób mamy swojego rodzaju radar, potrafiący identyfikować to, co się dzieje wokół nas i przedstawiać nam w formie percepcji wizualnej, mapy przestrzennej, także to jest to. Następna osoba. Podejście do plaszetki numer 2 i 3 były udane, po dwie próby dla każdego, w dniu, w którym była słoneczna pogoda. Teraz wiem, że to ważne. Próby przy deszczowej pogodzie były bez efektu. Czyli widzimy, jedna osoba mówi, że miała efekty przy słonecznej pogodzie dobre, a przy deszczowej, czyli ciemniejszej, gorsze. Eksperymentowałem i to chodzi o ten eksperyment udany. W pokoju na piętrze nie było wielu rzeczy i pomyślałem, że będzie lepiej niż w tym innym miejscu. Punktem była gitara, stara, kupiona na targu, oparta na stojaku i w pokrowcu. Odległość naprzeciwko to około 2,5 metra. Po ustaleniu plaszetki i jej dokładnym ustaleniu i przy ładowaniu pierwsze doznałem uczucie dreszczy od ramienia lewego w górę i uczucia przedłużającego się czasu. Po niespełna minucie zacząłem widzieć, jakby gitara się rozdwajała i powstawał cień. Po chwili ten cień zaczął się rozjaśniać i powstawała otoczka z żółtego światła, wyraźna i cienka, ale dość jaskrawa. Efekt był wyraźny bardziej przy wstrzymanym ruchu powiek. Przy mrugnięciu efekt znikał i trzeba było chwilę odczekać, by znów był widoczny. Przy trzeciej plaszetce było podobnie, ale poświata była szersza na około 5 cm. Dodatkowy efekt wart uwagi i chyba ważny. Przy ładowaniu plaszetki i uzyskaniu aury przedmiotu i dłuższym mrugnięciu, zamknięciu oczy, widziałem zapisaną poświatę tej gitary bardzo wyraźnie w kolorze rozpalonego czerwonego żelaza. I co najciekawsze, co mnie przekonało do poprawnego doświadczenia w tym eksperymencie, to, że z lenistwa nie zdjąłem pokrowca i dobrze, bo uzyskałem wyraźny obraz gitary w tej czerwieni, charakterystyczny okrągły otwór w pudle rezonansowym i był wyraźnie ciemniejszy, co wywołało taki lekki szok. To znaczy, że promieniowała sama gitara bez pokrowca. Byłem tak przejęty, że powtórzyłem to z inną plaszetką i było podobnie. Kolejna osoba. Eksperymentu z plaszetką numer 1 nie wykonałam, za co przepraszam, bo za cholerę nie udało mi się znaleźć plaszetki na nodze. Próbowałam nawet z linijką. Siedząc, stojąc, znaleźć ten punkt i poniosłam porażkę. Porażkę, ale i nie porażkę. Plaszetki nie zawsze dają się uwrażliwić, nie zawsze dają się znaleźć. To już mówiliśmy o tym przy okazji poprzedniego eksperymentu, przy okazji poprzednich relacji. I w tym momencie mamy sytuację, w której plaszetki nie udało się znaleźć, pomimo że mamy podaną przybliżoną lokalizację, gdzie należy szukać. I udaność tego eksperymentu polega na tym, że po pierwsze to miejsce odezwie się przy innej okazji. Po drugie, może się coś takiego, mamy w tym momencie dowód, że może się coś takiego zdarzyć, że w tym miejscu skóra może być nieuwrażliwiona, może dać się nie uwrażliwić. Czyli możemy nie być w stanie dojść do efektów docelowych. No i tak jak tu osoba pisze, nie udało się nic uzyskać, czyli nie było żadnego widzenia aury. Czyli wyeliminowaliśmy tak jakby efekt sugestii, bo nie znaleźliśmy plaszetki, nie mogliśmy jej znaleźć, nie mogliśmy jej uwrażliwić i nie mogliśmy uzyskać efektu docelowego. Także negatywne sukcesy też potrafią być dobrymi sukcesami. Części trzeciej również nie wykonywałam, ponieważ aurę widzę samoistnie. Część druga nie było łatwe, ale no i tutaj takie zwierzenia odnośnie trudności wykonania. Plaszetkę znalazłam w nocy, podleżając na łóżku, przy niewielkim oświetleniu, pozwalającym jednak widzieć dość wyraźnie. Takie coś nieco więcej niż półmrok, po godzinie drugiej w nocy. No i co? Spać nie mogłam, więc eksperymentowałam. Kot zniknął. Na pościeli leżał kot, lekko zagłębiony w kołdrze. Zrobił sobie takie swoje legowisko. Pracowałam z plaszetką, analizowałam odczucia i patrzyłam na kota. Po kilku minutach nagle kot zniknął, a pojawiła się mgła. Taka biało-szara, ale bardziej biała, bo była jasna, gęsta mgła, kompletnie zasłoniła kota.
była dziwna, bo chyba wypełniała całe jego kołdrzane legowisko. W każdym razie takie miałam wrażenie, ale w sumie nie wiem, czy wypełniała. Pewna natomiast jestem, że wystawała ponad to legowisko jakieś 5-7 cm. Wystawała równymi ścianami bocznymi i była całkiem płaska. Nad tą bryłą gęstej mgły była delikatna mgiełka. Właściwie to ta mgiełka otulała jakby tę bryłę gęstej mgły. Kota nie było w ogóle widać. Myślałam, że mam omamy, aż wypaliłam papierosa. Powtórzyłam eksperyment, kot zniknął. Kolejna relacja. Już miałem zrezygnować z tego zadania, jednak przeczytałem na forum opinie innych na temat eksperymentu i ponowiłem go. I udało się. Kolejna relacja. Próbowałam kilka razy z osobą i rzeczami, ale za każdym razem nic się nie działo. Eksperymentowałam raz z zamkniętymi oczami, raz z otwartymi. Przy doświadczeniu z osobą po 15-18 minutach widziałam wokół głowy jaśniejszą falującą otoczkę, ale nie wiem, czy to nie było złudzenie optyczne. Wyglądało to trochę jak latem nad gorącym asfaltem pływa rozgrzane powietrze. Niestety nie widziałam żadnych promieni, jakie były oczekiwane w eksperymencie. Kolejna relacja. Trzecie podejście, końcówka grudnia. Ja po paskudnej grypie, więc osłabiona z oszołomieniem w głowie. Mąż siedzi naprzeciwko mnie, a ja ładuję plaszetkę na nodze. Dzień pochmurny, szaro. Mi zdarzało wcześniej widzieć się coś na kształt pola energii wokół człowieka, pulsującej delikatnej poświaty. Teraz po ładowaniu plaszetki również pojawiła się wokół męża, ale znacznie słabsza. Co ciekawe, mój mąż po raz pierwszy raz zauważył taką poświatę wokół mojej głowy. Dotyczy to podejścia numer 1 i 2. Trzy podejścia zupełnie z innego wymiaru. Z relacji z forum. Jedna osoba pisze coś takiego, że wieczorem zrobiła kolejne podejście do eksperymentu. Obiektem był mąż siedzący wygodnie w fotelu. Ja usadowiłam się w oddaleniu 3 metrów od niego. Ładowałam plaszetkę nad kostką lewej nogi. Po około 7 minutach coś dziwnego zaczęło się dziać z moją twarzą. Odczuwałam silne drętwienie, mrowienie, cała buzia jakby się sfilcowała. To było niesamowite wrażenie. Trwało to około 2-3 minut, po czym odpuściło, a wokół głowy męża pojawiły się pływające błękitne mgiełki. Pląsały sobie bezładnie i bezkształtnie, powoli obejmowały kolejne fragmenty ciała, ramiona, klatkę piersiową, obie ręce. Zatrzymało się w okolicy pasa. Nieco podobne zjawisko zaobserwowałam wcześniej, eksperymentując z kotami i przedmiotami. Wtedy jednak okalające poświaty były ledwo zauważalne, mało wyraźne, ciemno-niebieskie. Dziś kolor był jaśniejszy, ale wyraźny, bardzo widoczny i bardzo ruchliwy. Kolejna relacja z forum. Ja próbowałam dzisiaj po raz pierwszy ładować plaszetkę numer 1. Po około 4 minutach czułam dziwne uczucie uzawienia oczu, ale to było tylko uczucie, bo łez nie było. Po około 10 minutach zobaczyłam nad głową osoby na wprost, jasne, żółte jakby ogniki oraz w górnej części od postaci jasna, biało-przeźroczysta poświata. Będę próbować dalej. Przy moich eksperymentach też zauważyłam widzenie tylko do połowy pasa, pomimo że mój obiekt stał dzielnie przez 20 minut na tle jasnej ściany. I nie zauważyłam u siebie zjawiska w postaci wizualnego szumu optycznego, opisywanego przez kogoś innego na forum. Jednak od początku eksperymentowania, czasami przy niektórych podejściach do eksperymentów, odczuwałam uczucie zauzawionych oczu, bez łez, przez chwilę, które szybko ustępowało. Około dwa tygodnie temu zauważyłam również, że nie potrzebuję okularów do prowadzenia samochodu nocą. Kiedyś to było niemożliwe bez okularów. Czy jest to przypadek? Tutaj w tej relacji jest kilka takich rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę, żebyśmy pamiętali eksperymentując. Ja eksperymentowałem z ładowaniem plaszetki na lewej nodze, kilka centymetrów nad kostką lewej nogi, trochę od... Przy omówieniu eksperymentu to powiem, gdzie to dokładnie jest. W każdym razie w momencie utrafienia we właściwą plaszetkę, we właściwe miejsce, akurat miałem do dyspozycji całą salę ludzi, bo byłem wtedy na warsztatach klawiterapii u doktora Janusza Kołodziejczyka. I nagle wokół ludzi zaczęły się pojawiać takie świecące, złociste, kolorowe ogniki i kolorowe plamy światła. Ale też zrobiłem takie ciekawe doświadczenie. Poprosiłem jedną z kursantek, która w ogóle nie zna tematu Caligalisa, nie ma pojęcia, co to jest, nie wie, o co z tym chodzi. Widzenie aury to jest też dla niej taki temat nieznany, to znaczy nigdy czegoś takiego nie widziała. Ja mówię, słuchaj, siadaj, chcę coś sprawdzić.
chciałem sprawdzić właśnie tą plaszetkę, którą ładowałem u siebie. To ładowanie trwało krótko, bo to dosłownie było przyłożenie palca, ja to robiłem palcem. I widzenie pojawiało się w ciągu pierwszych 2-3 minut praktycznie, także bardzo szybko. Dziewczyna usiadła, poprosiłem, żeby ustawiła tak nogę, żebym mógł nad kostką też przyłożyć palec. Dotknęłem, dziewczyna patrzy na wprost przed siebie, nagle zaczyna się śmiać. Mówi, że widzi fajne, kolorowe, złociste światełka wokół ludzi i mówi, że nigdy czegoś takiego nie widziała. Także to są doświadczenia, które są łatwe do odtworzenia, są łatwe do powtórzenia. Można używać metalowego narzędzia, ale można też palcem, jeżeli ktoś potrafi. Ja później jeszcze wielokrotnie to odtwarzałem. Też z jedną osobą próbowaliśmy to zrobić, to nie udało, na przykład nie udało się uzyskać takiego efektu, ale w momencie trafienia we właściwe miejsce pojawia się to uczucie takie, że miejsce jest utrafione, to znaczy to się czuje. Trochę więcej o tym, w jaki sposób te plaszetki można wyszukiwać nie tylko za pomocą różnic zimna, to opowiem jeszcze przy okazji filmów instruktażowych bądź materiałów warsztatowych, bądź na warsztatach. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że coś takiego istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o kaligawisowskie widzenie aury, mnie ono intryguje, bo jak już wspomniałem wcześniej, albo wspomnę później, aurę można widzieć na kilka różnych sposobów. Są to formy widzenia, są to formy odczuwania, są to formy wiedzy. Naprawdę, może to być różnie, natomiast to, na co zwraca Caligaris w swoich eksperymentach, to to, że u niego te różne aspekty widzenia aury pojawiają się mniej więcej na wysokości metr nad ziemią. Dlaczego metr nad ziemią? Nie wiem. No ale metr nad ziemią i coś dziejące się metr nad ziemią to jest coś innego niż ja znam jako klasyczne widzenie aury, więc to jest jedna z takich rzeczy, która trochę nie daje mi spokoju w sensie takim badawczym i myślę, że będziemy to kontynuować, poszukiwać, o co z tym wszystkim chodzi. Natomiast druga sprawa, my nie pokazywaliśmy, jak to wygląda, natomiast eksperymenty z widzeniem aury i tych różnych promieni aury spiralnych i falistych i tak dalej. Caligaris w swoich książkach Rozproszone przedstawia, pokazuje rysunki, jak wyglądają przekroje poprzeczne tego promieniowania różnych rodzajów aury, więc czy to są promieniowania faliste, czy to są promieniowania koncentryczne. Będziemy to badać, będziemy szukać, o co z tym chodzi. Przejdźmy do dalszej części omówienia naszego eksperymentu.